A to było przystanie 7 do 7. Niedługo po tym, jak atakował breaka maksymalnego Peter Ebdon i pomylił się na ostatniej czarnej. No na przedostatniej w zasadzie, bo ta ostatnia to z sekwensu, czyli 113 punktów. Słabe rozbicie Alistera Cartera, chyba kick był przy zagraniu, stąd mało bocznej rotacji. Tu się jeszcze nie spodziewał szansy. Prosta pomyłka Petera Ebdona. Mówiliśmy, że 15 minut 10 sekund trwał cały frame, no to tak myślę, że za 14 będzie trwał ten break maksymalny. Daleko do rekordów Roniego O'Sullivana, chociaż jeszcze się to nie zaczęło. Jeszcze planuje sobie Ali Carter. No możemy zmierzyć tak naprawdę, ile to wszystko trwało. Oż stopery, prawda? No mam, bez stopera się nie trzeba. Na to patrzymy i podziwiamy, jak Ali Carter budował maksymalnego breaka swojego pierwszego w karierze. Tak naprawdę nie oglądaliśmy go w całości, więc końcową fazę, zdaje się, tak? No wejście na kolory widzieliśmy chyba. No, więc ostatnią czerwoną widzieliśmy. Teraz się przekonamy, czy były po drodze jakieś trudności i jak z nich wybrnął Ali Carter. Pięknie zbudował swojego maksymalnego breaka ostatnio Stephen Maguire. Super prowadzenie białej w Mastersie. Ding Junhui, no jeden z ładniejszych breaków w ogóle. No, majstersztykiem jednak, jak dla mnie, break Roniego O'Sullivana sprzed dwóch dni. 16. Ani razu wtedy nie zgubił pozycji dla białej Billy O'Sullivan. Jeszcze to cudowne rozbicie czerwonej spod Billy różowej przy dwóch ostatnich czerwonych. Mało Bill sobie wyłuskał Ali Carter po tym zagraniu, no ale większość z nich, wszystkie w zasadzie, pozostały w dolnej części stołu. Żadna z nich nie przekroczyła poziomej osi. Trwa dyskusja, czy to są najlepsze mistrzostwa w historii, biorąc pod uwagę no chociażby te maksymalne breaki, liczbę dramatycznych meczów, breaków wysokich. No to się okaże, prawda? Bo 68 breaków do pobicia tych powyżej 100 punktów, jednak mistrzostwami w trzech czasów. Do momentu rozpoczęcia tegorocznych Mistrzostw Świata nadal uznawane są zawody z roku 82. Wtedy po raz drugi w swojej karierze tytuł wywalczył Alex Higgins i ten cudowny break zbudowany przez Higginsa w meczu półfinałowym z Jimmy White'em. No, cudowny, bo bardzo chaotyczny, kilka razy gubił pozycję dla białej Billy Alex Higgins. Kilka niesamowitych rotacji musiał do końca wyczyścić Alex Higgins.
White'owi stół i to zrobił 60 kilka punktów, no ale to była prawdziwa męczarnia, z którą walczył autor tego breaka. Dużo niespodzianek zresztą w tamtym roku, w pierwszej rundzie odpadł wtedy aktualny mistrz świata Steve Davis, wygrywając bodajże tylko jedną partię. Zacisnął klaski za tę czarną. 48. Warto się logować na tym blogu Crucible, bo tutaj organizatorzy z satysfakcją donoszą, że już 200 tysięcy osób się zalogowało. Ten 200 tysięczny internauta z Chorwacji, Donzi De Longa, dostał pamiątkę, może pamiątkę, taką oficjalny program mistrzostw z podpisem Pivator Borna. Jeszcze do niedawna, aby w ogóle zajrzeć do treści wiadomości ukazujących się na WorldSnooker.com, trzeba było być zalogowanym, trzeba było mieć własne założone konto. Jak widać, od pewnego czasu formuła tej strony uległa zmianie, już w żaden sposób nie trzeba wiązać się z tym miejscem. 57. To chyba będzie jedno kluczowe zagranie, na które zaraz Ali Carter wyjdzie, mianowicie wózek. Wózek do prawej narożnej kieszeni. Który to wózek? Chyba ten środkowy. Tam aż trzy pary ustawione w stronę prawej kieszeni. No nie może się na nim pomylić, po prostu nie może się na nim pomylić. Lekko na prawą część kieszeni ustawiony, ale to wystarczyło. Rozbite delikatnie tylko czerwone. Niestety Ali Carter będzie musiał rozbijać raz jeszcze. Dlaczego niestety? Przecież mu się udało to wygrać. Teraz to już wiemy. Myśmy to oglądali na żywo. To już była dziewiąta czerwona.